Okej. O, i teraz ja widzę dawno temu w odległej galaktyce. Alderaan chose destruction. They incited rebellion and anarchy. Czyli to jest co między czwartą a piątą częścią? The survivors continue to spread dissent. I ferment się ją też. Do not rest until the destruction of Alderaan is complete. Co to za grafika? To tam rysował ktoś sobie. To chyba czarny. To zniszczyłem. Właśnie czarnego dawno nie było na live, chyba z 5 lat. Bo musi rysować rysunki dla Może, może. Are they? Yes. Wipe out all that remains of Alderaan. How? I understood the survivors were in hiding. Nie za cicho trochę teraz ta gra? Intelligence reports a possible Alderaanian convoy heading to Foster Haven. Nie, no nic jest. You are to draw them out and finish them off. Do you understand that, Captain? Pamiętam te statki kwadratowe. Commodore Sloan. Dismissed. Z X-Winga pierwszego się tak klocki właśnie strzelało. Ja nie wiedziałem, co to w ogóle jest. Myślałem, że to jakieś kwadraty latają, a to był statek kosmiczny. Dobra. Captain Zales. Everything ready, Lieutenant Carroll. Squadron's on their way. They're excited to finish their command. Trochę słabo. Spokojnie, chłopaki, czekajcie, bo tu fabuła leci. Możecie muzykę wyłączyć. Kto to tam muzykę puszcza? Bo wyjdę z Discorda i nic nie pogadamy. Czyli on wyzwanie sobie narzuca sam sobie. Latając starym tajem. Moja dziewczyna tak do mnie mówi. Follow my lead. And don't fire unless I give the order. The convoy is out there. Siema, goniu. We don't want to scare them off. Let's do this right. Mrocznie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale coś jest nie tak z odbiciami w tym hangarze. To znaczy, nie odbijają się na przykład postacie, nie odbija się statek. Nie rozumiem, czemu mi FPS-ów nie chcę pokazać. Jeszcze jedną rzecz. Aha, chciałem zgłośnić, tak. Aha, już jest na 100%. No, no. No to tyle. To tyle, jeśli chodzi o dźwięk. Aha, bo ja mam tu kliknąć, tak? Dobra. Nie, odbicia to chyba, kurde, narysowali kredką. No i co? Ty, ale patrzcie, teraz już nie siedzę tak daleko chyba, nie? Tak samo jest. Tak samo jest? No, tak, na streamie wyglądało tak samo. A, mi się wydawało, bo tak jakby nic nie widać z tego kokpitu. Mam nadzieję, że będzie można latać z opcją, wiecie, z zapleców. Bo ja nie lubię takiego latania. Może będą jakieś inne statki z większym, jakby. Z większym oknem? No. Już się nie dziwię, czemu przegrali ten... Już zawsze dziwiłem, czemu oni nie potrafili trafić, wiecie, tego na przykład sokoła. Okej. No nie, no powiem wam, że jednak VR experience w tym momencie to chyba nie był VR experience, tylko biedacki experience.
Oj, teraz o wiele lepiej to ster... A! Ja śledziłem ten taki... To takie coś. Ten taki trójkąt, a to była moja myszka. I się dziwiłem, czemu to mi nie mogę dogonić tego. A to jest moja myszka, widzicie? To się coś poprzestawiało na tym VR-ze. Bo to było w ogóle z boku ekranu, nie? No to nieważne. No ale ja chcę widzieć za pół kokpitu albo jakiś FOV. Myślicie, że tu jest coś takiego? Obraz? Nie wiem. Nie. Skala, ostrość ta. Kurde. No jak nie ma. Dobra, na pewno będzie obraz z tego. Stay mobile, oni mówią. Pole siłujące, widzicie? Dobra. A my dalej nagramy na tym wysokim poziomie trudności, chyba nam to zostało, nie? Jak nas będą rozwalać, to... A, składam protest. Nie ma zmieniania. Graj na tym, na którym grasz. Ile będzie oszustwo? Nie no, na sterowanie, ale oni to dopiero mi powiedzą. Odwróć rozglądanie się, przywróć sterowanie ciągłe. Skoki przepustnicy, użyj tarcia, zamknij... Driftować się da w kosmosie. Gdzie tu jest sterowanie? Aha, to jest... W ogóle co to za sterowanie? Tu jest sterowanie. Dobra, oś, dopalacz, swobodne rozglądanie, L. To chyba nie o to chodzi. Prawe. Wystrzał na oślep z lewej, o kuźwa, jakie tu jest w ogóle menu celu. Wybierz cel przed sobą, użyj systemu przeciwdziałania, przekieruj moc, silnik, broń, balans, skup pole. Menu. Mam dziwne obawienie, że tu się nie da zmienić i będziemy zawsze widzieć ze środka kokpitu. Ja wiem, czemu tak zrobili. Bo nie trzeba tyle pikseli wyświetlać, bo połowa pikseli na ekranie to jest kokpit. Czy tu jest jakiś prędkościomierz? Aha, czy tylko jest moc silnika? Czy to się jedno równa drugiemu? Dobra, będziemy hyperspace, ale... Jak my zrobimy hyperscape? Aha, że musimy zadokować w statku. Co to jest Gazanti? Aha, że my się pod to podłączymy pod to? Ale jajca, nie wiedziałem, że tak się w ogóle da. Czego ja się dziś dowiedziałem o Gwiezdnych Wojnach? Wydaje mi się, że jakoś lepiej ta gra wygląda na trailerach. Na pewno było więcej widać, bo była kamera z zewnątrz. O, ale fajnie. Lubię planety. A nie to.
kosmosie. Star Haven. Probably the most isolated trading post in the sector. It's only a haven for thieves and pirates. If the refugees are hiding here, clearly they're not as innocent as they claim. Dobra. Podążamy za kapitanem. Ciekawe, jak tu będzie z fabułką, czy on się później będzie chciał ten koleś nawrócić. Jak to zazwyczaj bywa w Gwiezdnych Wojnach. Czy ten będzie taka prawdziwa fabułka, typu zabije małe dziecko na sam koniec albo coś. No dobra, i co, miałam ich skanować, czy co? Co? Cele w środku sensora są bezpośrednio, no okej, spoko. Ale co, ja mam to coś skanować? Którego? Skanowanie. Żeby przeskanować nieznany statek lub obiekt, zwróć się w jego stronę i naciśnij T, aby ustawić jego jako następnie zbliż się do niego. OK. OK, to ja się zbliżam i go będę skanował teraz. Dzieje się. OK. Tu jeszcze są jak... Kurde, ale oni chcą, żebym jakieś inne skanował. Mhm. Skanowanko. W tego Harry'ego Pottera bym w ogóle zagrał. Będziecie grali? Racek? Nie. Jak nie, jak ty jesteś Harry Potterasz? Jak to się nazywa? No, te pierwsze części były dużo lepsze od tych kolejnych. No, ale może teraz będzie, wiesz. Nie, trójka była najlepsza. I piątka. Co to jest lasery takie duże? Czemu te moje lasery są wielkości tego statku? Dziwne. F, aby zmienić kolejno między dostępnymi celami. Kurde, powiem wam, że nie wiem, gdzie są moje HP. Chyba to 95 w prawej stronie. A, rzeczywiście. Ale prędkości nigdzie nie ma. Po lewej jest 119. Zajebista baza, w kolei się podjął
słuszną decyzję o walce ze mną z Imperium w momencie, kiedy mam 5 dział, które padają po 3 strzałach. Bez sensu. Jeszcze gdzieś jakiś? Aha, pod F-em mam następny cel. No, jakoś nie czuję tej emocji kosmicznego latania. Zbalansować moc, czyli tak, jeden shield, dwa ten, cztery zbalansuj. Czy to za wiele do wyboru nie ma. Na spacji to jest, wiecie, nitro, a nie się skacze. O nie! Rebel scum! Jezu, ja wiem o co chodzi w tej grze. Będziemy się z nimi tak kurde... O Jezu, jeszcze ta myszka tak pływa, jakbym kurde miał wylew. O kurde, dobra, wiecie co? To nie jest takie proste. Pole ochronne wroga, niech... O, trafiłem chyba. No dobra, przebiję się przez pole. Okej, będę wyprzedzał. Będę wyprzedzał, ale to nie jest takie proste, jak się może wydawać. Kurwa, no co oni się tak kręcą? Bo pewnie przez ten poziom trudności! Nie, nie bujał się tak celownik. Zobacz co ja robię tym celownikiem. Pływa. No może tylko tak, ta misja tak słabo gra. Ale to jest super. Na pewno będę w następnych misjach będę lepszy. Zmieni się styl gry. Poczekaj, bo oni są tutaj. O Jezu. Kurwa, nie mogę! Co za wylew. Dobra, jako że oni do mnie nie strzelają, bo to jest jeszcze pierwsza misja. Dobra. Ale jak... Przecież jak oni będą umieć strzelać, to jest po mnie. Jestem jak jakiś paralityk. No bo ty chyba musisz latać, co nie? Tak to stajesz w miejscu, to musisz jakoś... Dobra, latam, ale jak ja latam, to oni też latają, to już w ogóle jest tango, stary. Ale coś jest z tymi strzałami tak, że się trafia nawet jak się nie trafia. Dobra, muszę się naprawić trochę. Nie masz tu jakichś rakiet, które się sam... No właśnie, właśnie to chciałem zadać sobie to pytanie. Powinny być pod prawym przyciskiem jakieś rakiety. Ale mi się wydaje, że lepiej to byś na VR-ce pokrało. Gówno, na VR-ce to bym już w ogóle nawet nie wiedział na co patrzę. Nie no, coś tam zastrzeliwuje. Pewnie mu trzeba wyczucie muszę złapać. No i co, on sobie będzie tak latał wokół mnie? No. I widzicie co on robi? Jak coś uderzysz, to się odbijesz czy wybuchniesz? Odbije się, tylko stracę tego, już żeśmy próbowali wcześniej się w statek. Dobra, coś tam trafiłem. O, widzisz? On się na przykład teraz chyba o coś zahaczył.
O, co się zmęczyłem, a nawet jeszcze nie zacząłem gry. Dobra, on mówi, żebyśmy wlecieli do tunelu. No nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. W Gwiezdnych Wojnach zazwyczaj jak TIE Fightery wlatują do tunelu, to się o wszystko rozbijają. Podejrzane. Kampania na jeden dzień gry? Ale to takie zazwyczaj w grach od EA, to są takie kampanie. W tych Star Warsowych. O, shit! Dostałem paraliż. Rakiety jonowe. Zradził nas. Ja myślałem, że ja nim jestem. Patrzcie, bypass, uderzenie dowolnego przycisku. Jeden, aby przekierować. A to są silniki pod jedynką. Ja myślałem, że to są te. O, shit. Przypaliło mi, płomienie mi przypaliły statek. Dobra, ja chyba nie mam po co w niego strzelać, bo to jest wszystko skryptowane, nie? Zaraz się spalisz. Shit. Musi nam się udać. No nie, no rękami się nie zasłonisz przecież. Yes. I co, że ona niby zahamowała? A w filmach zawsze się rozbijają. No, same skrypty jak na razie, ale... Ja myślę, że tak gra będzie wyglądać. Jak na filmiku. O, shit! Lord Vader, kurde, chyba przyleciał. O, a teraz scena rebeliancka. Eskadra Echo. Ho, ho. Kupiłem tę grę? Nie, dostałem od Nvidii, dziękuję bardzo. O, X-Wing to ma widok. A czemu ja jestem X-Wingiem? Admirał Akbar, kurde. Jakieś takie małe się wydają, no patrzcie na tego szpitalnego, kurde, statka. Jeszcze wygląda, jakby tam się nic nie miało w nim zmieścić. Nie ma tej skali, tak dziwnie to wygląda. No ja może za daleko od nich jestem. Czekajcie, no podlecę do niego. No i kiedy się będę mógł uderzyć? No nie wiem, no nie wygląda na jakiś wielki. Patrząc na mój kokpit, to co by się tu zmieściło w tym?
Klatka schodowa? Jak oceniam nowe Star Warsy? No nie no, nie oceniam na razie, tylko skaluję sobie po trochu. Widzisz, jak dam w broń, to mi spada prędkość w ogóle o połowę, jak nie więcej. O shit, uderzyłem się. Pole ochronne. Aha! Bo przecież TIE nie mają swojego pola ochronnego, ani FTL-a. A X-Wingi mają. Dokładnie tak. Dokładnie. Magic Formation, kurde. A czy on powiedział matching? Czy magic? Nieważne, ważne, że w formacji jesteśmy. Ty, a może dlatego ja widzę ten ekran, bo tam było, że chcę wszystko widzieć, czy coś takiego na początku gry. Nie no, pewnie tak się gra. Zerknijcie na innej streamie, czy każdy ma taki wielki kokpit. Podążaj za... A to co to jest w ogóle za statek? U-Wing? Co to jest U-Wing? Nie ma takiego... O! Resupply, patrzcie, rzucił. Co to jest U-Wing? Co każdy ma? Taki sam kokpit. Aha, o, no, 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 już chciałem bana dać. Przepraszam, a to odpowiedź na moje pytanie. No, czyli tak musi być. Hyperdrive, a, bo my tutaj będziemy hyperdrive robić, no nie super. Tylko u ciebie ciągle w kabinie. Jak nikt to nie grał oprócz mnie, bo to jest w ogóle przedwczesny stream. W Polsce tylko ty grasz. Myślę, że jestem jednym Polakiem. Pa, pa, pa! To jest ta sytuacja, tylko z drugiej strony. Okej, cała moc w silniki. O, pod spacją. Mówiłem, że pod spacją jest nitro. O shit, jaki oszczał. Dobrze, że to skryptowane. Defector to jest. Dobra. Ty, ja nie chcę nic mówić, ale tym X-Wingiem to się troszeczkę lepiej lata. On się tak nie buje jak ten i... Jeszcze ktoś tam jest? O shit, to nie taki duży statek, to nie chcę. Let him have it.
Dobra. O, fuck. Shit, ale mnie ktoś kurde zmielił. Pod którym był strzał z rakiety? Pod E? A był w ogóle? No przecież przed chwilą strzeliłem z rakiety, bo mówili, że mi strzał z rakiety. Nie wiem, ile mi ten shield daje, że go mam tak. Kurde. Powiem, pamiętam, jak grałem w tego X-Wingu, dokładnie się tak samo latało wokół tych. Czekajcie, muszę mieć cel przed sobą. Dobra. Coś zestrzeliłem. Dobra. Tu mam u góry jakieś takie numerki, ale nie wiem, który co oznacza. Aha, chyba że ja go muszę mieć zlokowanego na zielono, żeby te rakiety były. Okej, dobra, czuję, o co chodzi. Czyli że jak się na niego patrzę, to mogę wystrzelić dopiero rakietę. Dobra. Och, się zmęczyłem. Ja mam na drugie rakieta. No dobra, podążamy za nimi. Ale to jest dziwne, wiecie, tu stoją jakieś niszczyciele. One nic nie robią, tylko się gapią na tą całą akcję. No nie czuję się jak na wojnie. Dziwne jest to strzelanie, bo tak jak mówię, to nie do końca... WS albo otwór. Co chciałem powiedzieć? Już zapomniałem. Coś ważnego na pewno. O, shit. Ale kurde, walnąłem. Dobra. No więc nie czuję tego epickiego tego, bo to taka, wiesz, taka bitwa typu pełno tajów. A pamiętam, jak był ten. Pamiętam, jak się grało w tego poprzedniego X-Winga. Takiego starego bardzo. Nie wiem, czy to był poprzedni, na pewno był stary. To się robiło tak, że się no jakąś misję robił, jak w tych samolotowych gierkach, nie?
Wiecie, o czym mówię. Bonkol prowadzi rajd. O Jezu, Bonkola, a ty grałeś już w ten, kurde, Star Wars? Witam wszystkich widzów Dawidka. Dobra, coś się dzieje. Quasar. Nie znam w ogóle takie statku jak Quasar. I te statki się też tak rozwalało, że im trzeba było coś rozwalić najpierw, później drugie, jakieś działka, jakieś pole siłowe. I teraz nie wiem, czy to tak jest, czy nie. Może dlatego, że ja na myszce gram? To mi się tak dziwnie gra. Gdzie się ma kule spaliła karta? Co wy gadacie, kurde? Pewnie mu się spaliła, bo kurde nowa generacja wyszła. To sobie pomyślał, że jak mu się spali, to... Co ja mam? Zniszcz imperialnego rajdera. Które to jest? A to jest rajder. O, shit, się zderzyłem z nim. Ja nie wiem nawet ile on ma życia, ale no dobra. Co do niego strzela w ogóle? A nasze statki przyleciały. Jakaś cutscenka by mogła być, ten zauważył to. Są tarany, jak te statki tarany, pamiętacie co były? Statki tarany w Gwiezdnym. I co, ten koleś jest nagle naszym kapitanem i my mamy za nim podążać? Ale ściema. Ale przecież on nie ma skoku w tym. Naprawić kadłub. Czekajcie, coś muszę tam trafić. Aha. Dobra. O, shit! A jestem na poziomie trudności pilot. To wiecie co? To chyba zostanę na nim. Poziom pilot to pewnie taka przygoda, że nic nie może zabić, tylko się zwiedzasz. A ja narzekałem, że za prosto się lata. Patrz co ja mogę zrobić, ja mogę tu zawisnąć i strzelać w to. Shit. Shit. 13% życia, stanie mu za silnikiem. O, fuck, przysmażył mi silnik chyba. Nie mogę naprawiać. Shit, wybuchłem. Kurde. Ty, no i ten wybuch nie wygląda tak jak na filmie. Rozdupili cię na pokoju trudności. No. Na przygodzie. Ja włączę Star Wars Squadron gameplay. Film i tam... Nie no, dobra. Trzeba by było szukać. Tam na przygodzie, bo się wrąbałem w statek, no. Teraz już będę uważniej.
Bo ja nie wiem, czy to jest oskryptowane, czy nie teraz. Nie wiem, co ile mam ten na, to naprawienie kadłuba. To gdzieś pewnie się odnawia. Aha, bo on już nie ma tych shieldów, tak? Dobra. Ale patrzcie, że ja nawet nie latam. O Jezu, latam. Odbiłem się! Nie, nie! Jezu święty! Cicho! Dobra, jeszcze raz. Ja chciałem powiedzieć, że trudności jeszcze zmniejszył. Moje... nie daje rady. Cicho tam. Dobra, on powiedział keep moving, better to multiple passes. No i to jest prawidłowa postawa. Ja teraz patrz, robię... Nie wiem, gdzie mi się te działka przegrzewają. Gdzie ja to widzę, że one są przegrzane? A, po lewej jest taka kropka czerwona, dobra. I patrzcie, teraz wracam. Bo on powiedział multiple passes. A teraz. You. Zawodowca pilota tu macie. Asa. To Jezu święty. Co mnie strzela? Muszę się bujać. Dobra, jestem asem tak naprawdę. Siup. Light speed. A, Dawidek, to będzie na... A co ze mną? O Jezu, już myślałem, że mnie zapomnieli. Go Noita, bo nawet nie potrafisz to grać. Agulka, daj mi się nacieszyć, kurde, Star Warsami. 4 lata później. We all choose our path. Light or dark. Freedom. Or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. The heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. To już jesteśmy w przyszłości teraz. Nowa Republika to już jest. Mam nadzieję, że będę mógł sobie zmienić malowanie na kadłubie. O, chyba skończyłem grę. Chyba przeszedłem. Prolog ukończony. Prolog już za tobą, ale twoja przygoda dopiero się rozpoczyna. Możesz teraz kontynuować historię zalecane lub udać się do menu głównego i przejść do personalizacji. Nie. No jasne, że do personalizacji. Muszę spersonalizować swój statek, żeby był elegancki. Ale powiem wam, że ja to tak, gram na 4K. Ta gra to jest w 4K, ale te napisy to nie są w 4K. Dobra, ranga kartiera. Gdzie jest person... O, jest personalizacja. Pokażcie mi, co ja tu mogę zrobić. Mam na razie takiego... wiejskiego chłopka, co to jest? Da się odpalić multi?
Da się. Pewnie w to gra 5 osób, jak w Polsce tylko jedna to. Ty, no co jest z tą myszką? Widzicie, co się dzieje? Chyba, że to jest jakieś wspomaganie. Personalizuj pilotów. Okej. O, to jest mój pilot. O Jezu, to jest pilot premium z uszami. Sulustianin też jest premium. O nie. Ja mogę być tylko zwykłym kurde ziemianinem. O, ten wygląda w ogóle jak z amerykańskiego filmu, kurde. Biorę go. No nie, i żeby mieć super kolorowe hełmy, też muszę. Patrzcie, jaki hełm jest. Złoty. Nie wiem, jakiś inny. Jest to personalizacja. No, powiem ci, że innej się nie spodziewałem. To weźmy sobie chociaż taki hełm. Chociaż nie, on będzie bez hełmu latał, bo mu dobrze jest bez hełmu. Teraz mam ciało. Aha, bo on może być kobietą, mając głowę faceta. No tak. No tak. Jeśli chodzi o stroje... No dobra, one się trochę różnią. Tylko, że są ciągle strojami kosmonauty, to wiadomo. O kurde, jaka kurtałka! O, teraz wyglądam jak rzezim... O! A ten tu to chyba nosi piasek, może żeby go nie mógł, nożem go nie trafili. Pas Shahida. No. Ty no, ale jestem najbiedniejszym kurde teraz kosmonautą. Małe rękawiczki czy duże? No duże pewnie. Ale złotych rękawiczek nie mogę mieć. Dobra, machanie ręką. Sceptycznie. Wdzięczność. No ja, że wdzięczność. Harcownik. Relaks. Dobra robota. To jest ten. Impreza wieczorna. Harcownik. Dobra, dam harcownika. It's an honor. I'll outfly any. It's an honor. This ought to be fun. Hazardzistę weźmy. Dobra, no to spersonalizowałem sobie moją postać. Chciałbym teraz zbadać kabel. Zbadaj kokpit. Kurde, myszką się nie da. Nie wiem, co się dzieje, jak się zbliżam. Co to jest w ogóle za system? Co to ja tu badam? Jak w VR-ze taka teleportacja. No jak w VR-ze taka teleportacja, ale ja nie jestem w VR-ze, więc nie rozumiem, czemu mi ta jaką teleportację dają. Czemu nie mogę chodzić? Dobra, idę do kokpitu. Aha. Zmień hangar. O. O ja. Ty no, i tu mam, patrz, personalizuj myśliwiec. No to zwykłego TIE biorę. Broń główna, standardowe działo. Kurde, jakieś kostki muszę mieć. Dobra, przemaluję go. Może być zwykły, może być niebieski. A nie, nie stać mnie. Kurde! Ale jakie kolory później w ogóle może mieć, dobra. Jezu, mogę mieć grafikę z Lordem Vaderem moim ulubionym. Na tym. Na skrzydle. Co to jest? A, hologram, na którym wyświetlają się ci, co gadają. Okej. Okay. Ja, można mieć nawet głowę w tym. To fajne. Ciekawe, czy ten Lord Vader się będzie trząsł, jak się lata. Jezu, może mieć łapkę szczęścia. Dobra, chcę wyjść z tego hangaru teraz. Sprawdź, czy widać nogi. Widać. Czekaj, bo ja chcę teraz, no dobra, personalizuj, zbadaj. A jest personalizuj, myśliwiec. Dobra, i mamy tak. X-Winga mamy. Tylko takiego troszeczkę chyba nowego jakiegoś. Dobra, i Winga. A nie, to jest One Wing. Dobrze mówię? One Wing. One Wing. A Wing też. A Wing. To jest bombowiec. To jest przechwytujący. A ten jest wsparcie. Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. No, że będziemy mieli cztery klasy. Różne malowania. O kurde, ten to jest chyba legendarny grat wyłowiony przez Luka Skywalkera na Dagoba.
Wydobyty z głębin, ale wciąż tak niebezpieczny jak zawsze. Dokładnie. O, a to jaki niebieski. O Jezu. 1200 chwały mi jest potrzebne. Nie mówcie mi, że mogę mieć Ewoka na tym. Takiego. Na patyku. Ale zajebisty. Dobra, chcę go mieć. To teraz co muszę zrobić, żeby go mieć? Muszę stąd wyjść na pewno do menu głównego. Kiedy dobre granko? Kiedy Undermine? Dobra, persona, historia, tak? Robimy dalej historię. Nagrody za samouczek, bitew, flot. To czekajcie, to zróbmy samouczek, bitew, flot, okej? Okay?